Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. No bo pisaliście, cudowne życie, czyli dalsze losy historii Joli Porwanej. Jola właśnie dokończyła pisanie książki, chociaż nie, rozpoczęła nową, przepraszam, rozpoczęła nową, mówi też do siebie. Słuchajcie, mamy na koncie już 23 500, czyli naprawdę dobrze się im powodzi. Swoją drogą również Jola w międzyczasie, ponieważ tak jak obiecałam, będę troszkę grała w międzyczasie, żeby ta historia postępowała, bo pisaliście ostatnio, że jest bardzo nudno, kiedy wreszcie zaczęło być w miarę cudownie i bezproblemowo, więc w sumie sama nie wiem już, jak będzie lepiej. Ale jak widzicie, Jola awansowała, jest teraz detektywem, ma 52 na godzinę i kolejna praca za 2 dni. Udało mi się też wreszcie kogoś aresztować, ale nie rozwiązałam jeszcze żadnej sprawy, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. I Ola, jak widzicie, ma świąteczny sweterek, mamy też w domu choinkę, jakieś skarpety, tutaj prezenty pod choinką. I słuchajcie, chciałam koniecznie wgrać mod na zimę, dlatego też mamy teraz brzydką trawę, ponieważ wgrałam go, po czym okazało się, że mod jest nieaktualizowany i no niestety znowu miałam kupę błędów w grze, więc musiałam go po prostu wywalić. Co do Adama, Adam również jest ubrany w świąteczny sweterek, ma nawet czapkę Mikołaja na głowie i myślę, że trochę tutaj mógłby poprogramować. Więcej, programuj, hakowanie i ja ostatnio właśnie zajmowałam się hakowaniem i za to też dosyć dużo kaski nam wpłynęło. Jego zawód, czy jego stanowisko to teraz niezależny konsultant, za 3 godziny idzie do pracy, ma 185, zobaczcie, dużo, dużo więcej niż Jola na godzinę. I z tego co wiem, to też w tym hakowaniu, zaraz wam pokażę, można zrobić taką funkcję, że ocenę pracy. Można zhakować ocenę pracy i wtedy mamy lepszą ocenę pracy i szybciej dostaniemy awans. Jeżeli chodzi o naszego Dawida, to zobaczymy, co on sobie teraz porabia. Gdzieś sobie tutaj biegnie, co porobić. A, do podstawówki. Dobra, więc papa Dawid, z tobą się już w takim razie żegnamy. Zostaniemy chyba tylko z Jolą dzisiaj, która właśnie tę książkę kończy. Ja zobaczę, tutaj kliknę na to, wydaj własnym sumptem, sprzedaj sprzedawcy. O, zobaczcie, mamy jakąś jedną niesprzedaną książkę. Boże, Jola. Jedną niesprzedaną książkę, więc na pewno sobie ją wydamy. Jeżeli chodzi o jej urodzinki, to zobaczcie, urodzinki będą za jeden dzień, czyli dzisiaj sobie po prostu zrobimy u Dawida za dni 2, ale myślę, że zrobimy sobie już za jednym zamachem, żeby nie robić dwóch imprez, czyli taką domową kolacyjkę. Bo nie chce mi się tutaj zapraszać do nich dzisiaj gości. Chciałam, żeby to było coś w rodzaju takiej mini świątecznej kolacji. O matko, tylko laptopa muszę stąd przenieść gdzieś na czas tej kolacji. I co chciałam powiedzieć? A, no i przy okazji właśnie urodzin tej dwójki, więc o, coś nam wpłynęło. 309 za hakowanie systemu Lotario. Teraz jeszcze będzie hakował swoją pracę. Zobaczymy za ile godzin, za dwie, więc spokojnie sobie zdąży. I przy okazji zadanie codzienne do pracy rośnie, więc to też dobrze, więc ja myślę, że teraz trochę przyspieszę. Niestety jest w połowie hakowania tej oceny pracy, więc nie wiem, czy jest sens, bo powinien już do tej pracy iść. Dostaliśmy zestawienie Tantiem, zobaczcie, całkiem, całkiem sporo za te wszystkie książki Joli, za gry Adama i dostaliśmy pocztę 2000 rachunki, więc nie jest źle, zobaczcie, idzie nam naprawdę nieźle. No i co, chyba tę ocenę pracy muszę po prostu chwilowo zatrzymać i pewnie do tego już nie będę mogła wrócić, ale no nic, pokazałam wam w każdym razie, może ktoś nie wiedział, chociaż wydaje mi się, że ja zawsze wszystko dowiaduję się z opóźnieniem, więc być może to jest fakt powszechnie znany. W każdym razie Jola pójdzie później zapłaci te rachunki. Jak już tę książkę wyda, to będzie tak przy okazji, to opłać rachunki. Dobra, Jola skończyła. Wybiera się. Ja ogólnie wam powiem, że dawno nie grałam już Simsy. Naprawdę chyba z tydzień. I wiem, strasznie zawalam ostatnio. W ogóle nie ma filmów. Czekajcie, jeszcze tutaj zrobię sprzedaj Pani Kruków 2. Wiem. Nawet nie mam za bardzo jak się usprawiedliwić, po prostu taki mam czas ostatnio, że no nie bardzo właśnie mam czas i zajmuję się wieloma rzeczami, a tak naprawdę na komputer już mi go za bardzo nie wystarcza. Ale mam nadzieję, że jakoś mi się w najbliższym czasie uda to wszystko ogarnąć, bo już niektóre sprawy, które gdzieś tam miałam do wyjaśnienia, zostały wyjaśnione, więc chociaż tyle. Jola sobie pójdzie teraz jeść. Tutaj widzę, że nasze krowokwiaty są już dorosłe, więc też po prostu ja je sprzedam, wiecie? Czyli wejdę w tryb budowy.
Siatkę sobie oczywiście usunę i dorosłe kwiaty sprzedaję. Któryś z tych miał być nasz, te są głodne, ale już je karmiłam, już mi się nie chce będzie tym zajmować, naprawdę. I coś wam zaraz jeszcze pokażę śmiesznego a propos krowokwiatów, że tu nam jeden krowokwiat wyrósł na werandzie, ale on widzę, że w ogóle nie rośnie, więc ja go tutaj przeniosę na podwórko i kliknę Joli, żeby zasiała resztę, ile tam się nam zmieści. I to będą już praktycznie wszystkie krowokwiaty w tej serii, które wyhodowaliśmy. Zobaczcie, kasy mamy naprawdę dużo. Cieszę się bardzo, że się wreszcie odkuliśmy i myślę, że będzie już tylko lepiej. I kochani, jest wtorek, kontynuuję nagrywanie. Na chwilkę się zatrzymam, bo zobaczcie, jaką Dawid ma piżamę. Kontynuuję nagrywanie po przerwie, dlatego że nagrałam tę metamorfozę córek uciekinierki, która była na kanale wczoraj. U góry wam się wyświetli odnośnik, także możecie zobaczyć. I też na końcu odcinka, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to w tej adnotacji będzie no, miniaturka tego odcinka. Będziecie mogli nadrobić. Ale w każdym razie dzisiaj zaprosimy sobie właśnie te dwie córki. Myślę, że jednak zaprosimy całą tamtą rodzinę do nas, do domu, ponieważ zrobimy sobie urodziny Joli. Jest kolejny dzień właśnie Joli, która właśnie bierze prysznic. Ojej, no i Dawida, który właśnie dzwoni do szkoły, że nie przyjdzie. Ja w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że zmieniłam iPhone'a na Samsung S8. Także jest olbrzymi po prostu. I Dawid jest bardzo głodny. Wiem o tym, wiem. Ale możesz tak, szybciutko się prześpisz, tak ekspresowo. Adam, zepsuł się kibelek, no nie, to musisz szybciutko naprawić, szybko może ci się uda naprawić i jeszcze skorzystać. Adam chyba też sobie wziął już urlop i Jola również. Jola ugotuje teraz ciasto, może czekoladowe i zaprosimy zaraz Duxi, ma o imieniu Jacques Słabnie. Nie znam gościa, ale dobra. W każdym razie ty idź rób ten tort. Adam, czy zdąży siknąć sobie? Skorzystaj. Chodź, 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 wracaj. Wszyscy są głodni, ja wiem o tym, tylko że po prostu chcę, żeby ten tort zrobiła i to będzie już nasz posiłek. A w ogóle tutaj dla naszego ciapka też Jola przygotowała taką piękną potrawę. Gdzie to położyć, żebyśmy mogli zobaczyć? Taką kość. Więc ciapek sobie może przyjść to zjeść. Chodź ciapek. Zobaczcie w ogóle, ile ciapek ma dni do zmiany grupy wiekowej. 9, już tylko 9 i będzie seniorem. Więc powiem wam, strasznie szybko to leci. Adam, wytrzyj te kałuże. Chciałeś, no właśnie, widzicie? On cały czas po prostu zjada torty tych krowokwiatów. Cud, że jeszcze żyje. W każdym razie myślę właśnie, że Adam tym razem zrobi coś takiego jak zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Tu jeszcze coś na tarasie wyciera i widziałam, że znowu jakieś nasiono mamy na tarasie, więc sprawa jest z tym dziwna. Tutaj widzę, że już tort wystaje. Dobra, to Adam później nakarmisz. No i znowu tutaj mamy tantiemy, więc zobaczcie, znowu dużo pieniędzy. Bardzo ładnie nam się powodzi ostatnimi czasy. I robimy sobie przyjęcie domowe, nie, przyjęcie urodzinowe. Jubilat, to będzie Dawid i Jolanta za jednym zamachem i goście. To będzie Robert Brutal, nie. Laura fryzjerka możemy zaprosić, myślę, że tak. Stanisława raczej nie. No i kurde, znowu widzicie, nie mogę zaprosić tych naszych tych. To nie będę robiła jako tego wydarzenia, tylko po prostu ich wezwę przez skrzynkę, także to za momencik. Nakarm, tak, już się przestraszyłam, że zjedz tort. Nie, nakarm. Ciasto gotowe. To Jola, dołóż tutaj świeczki urodzinowe i też się przebierz. Stroje, zmień strój na ten świąteczny, bo po to ci zrobiłam, żebyś chodziła właśnie w tym. Ja na chwilkę zatrzymuję i wezwę właśnie naszych znajomych. Idą nasze dziewczyny. Czemu tu jakieś minusy się pojawiły? To już nie wiem. Drzwi wejściowe są z tej strony, więc pewnie będą wszyscy leźli tą stroną. Dawid, ty też się już obudź. I zmień strój na codzienny. Zaraz będziesz już nastolatkiem, to już za momencik. Puk, puk, możesz tutaj zapoznać się, zabawne powitanie. I z drugą córką Maciejaków też byś mógł. Zobaczymy. O, już tutaj zabawne powitanie, proszę bardzo. Także dwie bardzo ładne dziewczyny. Pewnie tu się ciapek będzie znowu bał, bo mówiliście ostatnio, że się strasznie przestraszył tych naszych gości, ja jej nie zauważyłam. Okej, okay, więc myślę sobie, że możemy tutaj już zrobić tak, o,
Impreza. Proszę, impreza robimy. Tak. Okej. I myślę, że Jola mogłaby dmuchnąć świeczki. Zdmuchnij świeczki. Dawid, podejdź tutaj, podejdź. Ty tam się nigdzie nie chowaj. Chodź tutaj. Też pewnie nie jesteś zadowolony. Potrzebuję rozrywki. To zaraz. I wiecie co? Wgrałam sobie takiego moda, którego bardzo wam polecam. Oj, już widzę tą starość. Poczekajcie, stop. Wgrałam sobie takiego moda, którego wam bardzo polecam. Akurat Jola już jest dorosła, więc ona nie ma żadnych dodatkowych cech. Ale wgrałam moda, który ma generować losowe cechy przy narodzinach, czy tam przy urodzinach, o. Więc to mi się bardzo podoba, bo brakowało mi tego właśnie w Sims 4, że cechy się wybierało samemu, a nie były losowe. Przecież w prawdziwym życiu też sobie nie wybieramy, jacy będziemy, tylko jakieś tam cechy czy predyspozycje mamy już, że tak powiem, wrodzone. Tak sądzę. Tylko nie jedźcie tego ciasta. Dawid, tutaj chodź, dodaj świeczki urodzinowe. No, Dawid, Dawid. A, tu jesteś, myślałam, że coś jeszcze przy łóżku. Okej, i Dawid będzie dmuchał i zobaczymy, czy ten mod zadziała. Więc proszę bardzo, zmuchnij świeczki. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. No, ale dlaczego nie udało się? Wypowiedz życzenie. Myśl, myśl, Dawid, dobrze to przemyśl. Ach, jaki zły. No dawaj, dawaj. Ej, no wypowiedz życzenie jeszcze raz. Zresetowałam go i chyba zadziałało, słuchajcie. Proszę, jest konfetti. I ma wygenerowane cechy. O, matko, Dawid, troszkę... Troszkę taki, wiecie, no nie jest taki szczuplutki, jak się spodziewałam. Słuchajcie, zobaczymy, jakie te cechy mu wygenerowało. Towarzyski, smakosz, no i tutaj ma szczęśliwe małe dziecko, ponieważ miał trzeci poziom wszystkich umiejętności małych dzieci i wybredny w jedzeniu dziecięcy etap, więc super. Teraz na chwilkę udamy się do kasa, gdzie zrobimy mu małe przebieranie. Na pewno zmienimy fryzurę, a że jest troszeczkę szersze niż myślałam, to co? Najwyżej trochę poćwiczy, albo zje lody smak diety, bo nie po to kupiłam te akcesoria, żeby ciągle o nich zapominać, więc widzimy się w kasie. I mamy, wciąż mam to tło z zimowej scenerii, więc no więc tak będzie wyglądało. Ogólnie buzię ma ładną. Zmieniłabym mu te brwi, bo nie lubię takich strasznych cienizn, ale znowu, żeby były ładne. Może takie, słuchajcie, takie chyba ma też Adam. Zaraz zobaczymy. Nie, Adam ma takie grube z gry. No nic, co Dawid będzie miał takie. Trochę kobiecowe, ale muszą być. I włosy. To będzie, powiem wam, trudna sprawa. Przejrzymy sobie, ale... Ojej, jaka fryzura. Ja nawet nie widziałam, bo ja nie oglądałam, wiecie, za bardzo tego Psy i koty. Nie przeglądałam jakoś bardzo. Jestem trochę w szoku. O matko, wygolona łatka psa. To naprawdę dla jakiegoś super fana psów. No i słuchajcie, ja mam takie coś, nie jestem przekonana do tych włosów. No na razie tak do niego średnio pasują. Wiem, że teraz mnóstwo chłopaków nosi taką dziką fryzurę. Nie jestem jakoś może wielką fanką takiej fryzury, ale... Ale niech będzie, zobaczymy, jak to się będzie nosić. Ewentualnie mam takie jeszcze, taką zaczeskę do tyłu. I waham się, ewentualnie... Aha, to przymierzałam. A to czym się różni? Aha, to bardziej jest takie przylizane, a to bardziej stoi. Nie, to chyba wolę to. Chyba wolę to. Zobaczymy, czy jakieś rzęsy takie małe by ci tutaj pasowały. Nie, jakoś tak dziewczynkowo to wygląda. Dobra, zajmiemy się przebraniem. Ja też miałam dla niego taki świąteczny sweterek. Dokładnie to chodziło mi o ten sweterek, ale powiem wam, że nie wiem, czy on dobrze w tym wygląda. Jest jakiś taki strasznie szeroki. No, powiem wam, jestem trochę zszokowana. Może bałwana. Nie wiem, troszkę poszukam i zaraz wam pokażę, co wymyśliłam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o strój codzienny, to jednak dałam mu ten sweterek, bo stwierdziłam, że skoro zaraz zje te lody i trochę schudnie, no to będzie może mu bardziej pasował. Ewentualnie odchudzimy go naturalnie, chociaż no właśnie, po co kupiłam te akcesoria z maszyną do lodów? Właśnie po to. Następnie oficjalnie przebrałam go tak i zobaczcie ten szał w sportowym stroju. Myślę, że trzeba to zmienić. Może damy mu taką bluzę, tylko szarą, całkiem ładna. I jakieś spodnie, no te nie są zbyt sportowe. O, w tych wygląda ładnie, nie? I buty w sumie
Czarne mu damy do tego. W sumie fajnie wyglądały, jakby były takie czerwone. A niech będą. Rzadko daję takie buty, więc niech będą. Do snu, no okulary ci się na pewno do snu nie przydadzą. A jeżeli chodzi o strój, to może jakąś po prostu białą koszulkę. Te gacie szare, ja zawsze daję te stroje właśnie typu sportowe i do snu jakoś tak w takich odcieniach szarości. Teraz imprezkowy strój. Coś by mu się przydało dać, takiego bardziej młodzieniaszkowego. Ciężko na razie go ubierać, bo nie wiem, jak będzie właśnie wyglądał, jak troszkę schudnie. To i co? I jakieś spodnie do tego, takie też bym powiedziała, trochę na luzie by się przydały. Dziurawe? No nie wiem, czy dziurawe mu pasują, zobaczymy. Jakieś rybaczki. Nie no, myślę, że najlepsze by były po prostu zwykłe spodnie, jakieś dżinsy, dżinsiki, tylko gdzież je mam? W ogóle dla mężczyzn to mam tak mało rzeczy, że to aż wstyd. A niech będą mi takie i masz takie trampki, damy ci jakieś trampki inne. Nie wiem, jakoś nie mam weny. Takie, o niech będą mi takie czarne. Okej, okay. Tylko ta bluzka jakoś tak mi się dziewczęco kojarzy ten kolorek, jakoś tak... Bo ja wiem, nie wiem, widzicie, jaka jestem dzisiaj jakaś cała niezdecydowana. Niech będzie takie i spodnie też bym dała ciemniejsze. Niekoniecznie takie, ale na przykład o, takie ciemne dżinsy i do pływania. Oho, kolego, niech będą te kąpielówki. Dobrze, więc kochani, wracamy do gry z Dawidem. Zaraz go napasiemy lodami smak diety i myślę, że będzie wyglądał szczuplej, czyli po prostu specyfik magiczny na odchudzanie będzie podany. I tak jak wam mówiłam, Jola właśnie robi te lody smak diety dla... Jezu, te duchy mnie tutaj po prostu już wkurzają. 1110 zarobił, patrzcie, podczas wolnego. Wow, te komunikaty o duchach mnie wkurzają, to chciałam powiedzieć. No i Jola robi te lody dla Dawida. Dawid? Dawid, nie, błagam cię. Za późno. O nie, wyduj go teraz, słuchaj. Ale koszmar z tymi krobokwiatami, nie wierzę. Och. Och nie. Dobra, musisz się teraz iść wykąpać, jak już go wydoisz. Esencja szczęścia. Dobra, Jolanta przygotowała te lody. Prosiłabym, żebyś ich właśnie nie jadła, dlatego że ty jesteś szczuplutka i nie jest to ci potrzebne do niczego. Dawid sobie tutaj weźmie porcję i ją zje. Weź rożek, tylko że na razie będzie się kąpał. Ostatni raz w takiej troszeczkę większej wersji siebie. Także szybciusieńko, a resztę lodów wywalimy po prostu. Dobra, idziemy za Dawidem. Wziął sobie rożek, a resztę myślę, że można wyrzucić. Dlatego, że nie chcę, żeby właśnie ani Adam, ani Jola jedli to, bo jest im to tak naprawdę zbędne. Dobra, przemał wszystko, resztę idzie wywalić. Mam nadzieję, że pomoże. Czyżby już tak jakby troszkę schudł? Nie jakoś tak bardzo, jak oczekiwałam. Mogliśmy w sumie reszty nie wyrzucać. Ale no nic, może nie ma być takim, wiecie, super chuderlakiem. Pójdzie porobić jakiś jogging czy tam coś. Nie na komputer, Dawid. Pójdziesz właśnie na jogging. Zobaczymy, jak będziesz wyglądał w stroju sportowym. Nie no, słuchajcie, myślałam, że schudnie bardziej. Ale no, jak zawsze za szybko robię. Szybciej robię niż myślę. Dobrze powiedziałam? Tak. Dobra, więc idź, Dawid, my pójdziemy z tobą. I biegnie. Dobra, więc trochę niech pobiega. Zdecydowanie. A my wracamy do naszych domowników. Oj, i mamy. Stanisław Maślanka, zastanawia się, czy zechcesz przyjść na chwilę do domu. Nie, myślę, że nie. Tutaj kupa. Słuchajcie, kupa ciapka w sypialni. Brawo, ciapek. Jola coś tam sobie pije i się kąpie. Już widać po niej, naprawdę widać ten czas, upływający czas. Chociaż i tak nie gramy na życiu normalnym, tylko troszkę właśnie powiększonym. I zobaczmy, ile teraz Jola ma dni do zmiany grupy wiekowej. 50 do staruszki. Adam. Zobaczymy, Adam. 44 do staruszka. I nasz Dawid. 32 dni do bycia. Młodym dorosłym. To jeszcze chwilkę popatrzymy na ciebie. Tak, i tak jak obiecałam, seria Cudowne Życie zakończy się w dniu, w którym Dawid osiągnie wiek młodego dorosłego i postanowi wyjechać i wtedy rozpocznie się taka miniseria właśnie z Dawidem w roli głównej. Oj, stop.
Zobaczcie, kto nam się tutaj napatoczył. Jest to Klaudia, może z nią porozmawiamy. Przechwala się figlowaniem. Niech będzie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gdzie wracasz, Dawid? Miałeś z Klaudią rozmawiać, wiesz co? Ale ty jesteś normalnie ciołek. Taka okazja, taka laska. Zatrzymasz się może? Nic z tego. No trudno. To nie pogadacie o figlowaniu. Słuchajcie, brudny jak świnia. Śmierdzi jak świnia. I gdzieś tutaj podszedł. Nie wiem, czy ona na ciebie jeszcze czeka. Śmiem wątpić. No właśnie. Straciłeś swoją szansę. Dobra, wracaj się wysikać, wykąpać, bo jesteś po prostu tragiczny. I jesteśmy już przed naszym domem. Tak. Wrócił, tylko że łazienka zajęta. O, już wolna. Dobrze. I weźmiesz też prysznic. Weź prysznic. A no i musimy też dla Dawida zrobić jakąś małą metamorfozę jego pokoju, posprzątać zabawki i tak dalej. Ale to już przygotuję na kolejny odcinek chyba. No, może wykąp się. Wykąp się, Dawid. Co jest z tobą nie tak? Właź do środka. No i troszkę już jakby powiem wam, zdecydowanie szczuplej wygląda, ale to jeszcze nie jest to, na co go stać, wierzę w to. Więc jeszcze trochę potrenuję. Jola, widzę, wybrała się spać. Jutro chyba praca, zobaczymy zresztą. Tak, za 11 godzin praca, a nasz Adam, który idzie jak zwykle na komputer, praca za 2 dni, więc myślę, że coś tam sobie w międzyczasie pohakuje. I co, kochani, myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. W kolejnym odcinku już wam pokażę metamorfozę pokoju Dawida, bo myślę, że trzeba zrobić bardziej nastoletni pokój. No i powiem wam, że wahałam się, o, biegnie ciapek, wahałam się, czy nie zmienić od momentu urodzin Dawida na życie normalne. Wtedy byłoby trochę mniej tych dni do zmiany grupy wiekowej, ale już zostawię, tylko że po prostu będę trochę grała pomiędzy odcinkami. Żeby to, oj, zasypia w środku, żeby to nie trwało milion lat, bo wiem, że też ta seria powoli staje się monotonna. Dawid, Ciapek by chciał iść na spacer. To Dawid cię później zabierze na ten spacer. Zobaczymy, jak to zrobić. Opieka nad zwierzęciem. Weź nas, o, wyprowadź. Długi spacer. No, także oni sobie pójdą, a ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Jaki film na kanale będzie jutro z Simsów, to możecie sprawdzić na rozpisce, która znajduje się na fanpage'u. A link do fanpage'a i do Instagrama i do wszystkich moich innych stron znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Pozdrawiam was cieplutko, do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa pa!